wybraliśmy Was piosenką Widzę Ciebie Mateusza Jasnosa. Jak ktoś ma moją płytę, to kojarzy, że ta piosenka jest na tej płycie. No, taka naprawdę droga mojemu sercu jest tu pieśń. Chyba tak mi się wydaje, że dużo Pan Bóg zrobił we mnie, kiedy jej słuchałam. Myślę, że też jesteście poruszeni. No i co? Będziemy poruszać serca Pana Boga tym uwielbieniem. Wierzymy i wierzymy też w to, że dzisiaj Pan Bóg chce dawać nam takie też współczucie. Współczucie dla tych, którzy są w potrzebie. Ja miałem dzisiaj takie doświadczenie, w ogóle parę dni temu chodząc po ulicy, wracając do domu, bo można było już trochę chodzić po ulicy, wracałem do domu chyba z biura i poczułem w sercu takie poruszenie, wierzę, że od Pana Boga, współczucie dotyczące ludzi, którzy mieszkają na moim osiedlu. I tak przechodziłem przez te bloki i modliłem się za tych, którzy dzisiaj mają trudny czas, którzy gdzieś nie mogą sobie poradzić ze sobą, z sytuacją, być może z samotnością, z wieloma różnymi problemami. I poczułem takie serce, współczujące serce Boga. I wiecie, kiedy wie, że Bóg nam daje i objawia nam swoje współczujące serce, to robi to po to, byśmy mogli razem z Nim ponieść to brzemię. Byśmy mogli Mu ulżyć w tym brzemieniu, modląc się za tych ludzi. I nasza modlitwa ma naprawdę realny wpływ na ich życie. Także wierzę w to, że Pan Bóg pokazał mi to wtedy. I dzisiaj rano też wstałem i modliłem się. I podczas tej modlitwy też znowu wróciło to poczucie współczucia do ludzi. Współczucia do tych, których życia są złamane. I siedziałem w pokoju i nagle usłyszałem głos jakiegoś człowieka, który szedł, już go nie widziałem, który po prostu krzyczał do nieba, niekoniecznie cenzuralne słowa, mówiąc, jak bardzo to życie jest złe, że wolałby się nie narodzić i tak dalej, i tak dalej. I przypomniał mi się ten moment, kiedy Bóg mówi, Marcin, ja chcę, żebyś się modlił za te osoby. I wierzę, że dzisiaj też jest taki czas, tak to rozeznajemy i odczuwamy, w którym mamy się wstawiać i modlić jako dzieci Króla o to, żeby ci, którzy jeszcze nie wiedzą, że są dziećmi Króla, odkryli to wielkie dziedzictwo, to powołanie, tą świadomość, by mogli w jakiś nawet nadprzyrodzony sposób doświadczyć tego. Także to jest taka jedna na pewno rzecz, którą odczuwamy i odbieramy od Boga na dzisiaj. Tak, ja też miałam w sercu dzisiaj, w czasie mojej modlitwy osobistej, wołamy do Ducha Świętego i tak Go utożsamiamy z tym, że On jest jak ogień, jak deszcz, tak, ześlij deszcz, że On jest jak wiatr, ale też jak olej. I zawsze ten olej kojarzył mi się z namaszczeniem, ale takim namaszczeniem właśnie, że się jakieś wspaniałe dzieła Boże robi, że ma się taki... No, takim jest się po prostu namaszczonym, tak? Że się idzie w mocy ducha i tak dalej. Ale dzisiaj wierzę, że Bóg mi też pokazał, że olejem też się namaszcza chorych, nie? I też olejem się namaszcza, jest ostatnie namaszczenie, że ten olej, on jest też jak balsam, że Bóg chce też ten olej, Duch Święty, jako olej, chce też przychodzić na tych, którzy właśnie są złamani, którzy są poturbowani. Ale też mam wrażenie, że nie chcemy w ramach tego czuwania po prostu tak cisnąć w duchu i się nie oglądać, kto nadąża, a kto nie nadąża. Nie bierzemy jeńców. Tylko też się pochylić nad tymi wszystkimi ludźmi, którzy na przykład mają rozterki w tym czasie. Na przykład widzą, że jest jakieś poruszenie duchowe, są z nami na tych transmisjach, ale w ogóle nie czują tego. Nawet w komentarzach ktoś tam pisze, że ja bym chciała czuć to, co Maja czuje, albo to, co Marcin czuje, żeby też tak to czuć. No my mało chyba czujemy w tym czasie. Ja raczej czuję swoje ograniczenia i to, że naprawdę skonam, jeżeli Bóg nie przyjdzie. I dlatego może wyglądam tak efektownie, ale to na poziomie emocji mało się dzieje. Słuchajcie, ja też jestem na pustyni, ja też jestem w ciemności, ja też wołam. To jest dobre miejsce. To jest wbrew pozorom bardzo dobre miejsce, żeby otrzymać od Boga łaskę.
I też właśnie mam na sercu wszystkie te osoby, które właśnie być może chciałyby być poruszone, a nie są, tylko mają jakieś wzruszenie w sobie, jakieś blokady. Też te osoby, które już długo chodzą z Bogiem, albo jakiś czas, które miały jakieś marzenia z Bogiem, jakieś obietnice, jakieś plany, a teraz czas pocieszenia się skończył i właśnie przeżywają coś trudnego. Wierzę, że dzisiaj jest dzień, w którym Duch Święty właśnie chce przychodzić jak olej, ale taki olej, który jest jak balsam na wszystkich złamanych, poturbowanych, jak taki olej, który właśnie przychodzi też do tych, którzy chcą się przyznać, a nie przywdziewać maski. Wierzę, że Duch Święty chce przychodzić do tych, którzy potrafią się przyznać, że mają rany, że mają blizny, że mają rozterki, że to jest dzisiaj czas, żeby zrzucać swoje jakieś maski, przykrywki, fałszywe tożsamości. Słuchajcie, nie wmawiajmy sobie, że przeżywamy coś, czego nie przeżywamy. Stawajmy przed Bogiem w totalnej szczerości, tak jak Dawid. Te psalmy są tak różnorodne. On tam naprawdę całe swoje wnętrze wylewał przed Bogiem, niczego nie grał. I wierzę, że Duch Święty też właśnie przychodzi po to jako olej, żebyśmy byli prawdziwi. Też w swoim bólu, w swoim cierpieniu, w swoich ranach, w swoich tęsknotach. Że dzisiaj, nawet jak rozmawiałam z Marcinem, to mieliśmy takie poczucie, że to będzie wieczór takiej operacji na otwartym sercu. Także Panie, operuj co chcesz, a my chcemy być dzisiaj stęsknieni za Tobą, chcemy być po prostu głodni Ciebie, zdesperowani za Tobą, bo Ty jesteś, Panie, wodą na pustyni, Ty jesteś źródłem na pustkowiu. Ty jesteś, Panie, portem dla rozbitków i Ty jesteś, Panie, tą nadzieją, jak nadzieją, z nadzieją patrzy się, będąc na morzu, na latarnię morską. Ty jesteś, Panie, światłem. Ty jesteś, Panie, światłem, w którym chcemy być. Ty jesteś światłem, w którym chcemy trwać. I niech to światło, ten blask chwały Twojej dzisiaj będzie widoczny dla tych, którzy są w ciemności. Niech ten blask chwały wydobędzie z ciemności tych, którzy dzisiaj są chorzy, którzy są zagubieni, tych, którzy są w jakimkolwiek potrzasku. Ogłaszamy to dzisiaj w nas, ogłaszamy nad tymi, którzy z nami się modlą i ogłaszamy nad naszymi miastami, osiedlami, domostwami, sąsiadami. Niech ta modlitwa, Pani, ich dotknie. I niech ta modlitwa ich podźwignie. Przyjdź, Duchu Święty. Panie, znów przywołaj mnie, odzyskaj mnie swym pięknem znów. Sprowokuj mnie, Panie, znów przywołaj mnie, odzyskaj mnie swym pięknem znów. Sprowokuj mnie. Teraz zbierasz je. Odzyskaj moje myśli roztrwonione wzdłuż i wszerz. Ty teraz skupiasz je na sobie, na sobie, na sobie. Znów przywołaj.
sprowokuj mnie. Panie, znów przywołaj mnie, odzyskaj mnie swym pięknem znów, sprowokuj mnie. Odzyskaj moje emocje, porozwalane byle gdzie. Ty teraz zbierasz je. Odzyskaj moje myśli, roztrwonione wzdłuż i wszerz. Ty teraz skupiasz je na sobie. Odzyskaj moje marzenia chybione w wieczności. Ty teraz nawracasz je. Odzyskaj moje nadzieje pokładane bezmyślnie i źle. Ty teraz przemieszczasz je. Odzyskaj moje marzenia chybione w wieczności. Ty teraz nawracasz je. Odzyskaj moje nadzieje pokładane bezmyślnie i źle. Przemieszczasz je na siebie. Panie, znów przywołaj mnie, odzyskaj mnie swym pięknym znów, sprowokuj mnie. Chcemy prawdziwi przed Tobą stanąć. Panie, przywróć nas naszym emocjom, żebyśmy chcieli dojrzewać w nich, a nie wypierać je. Panie, przyjdź, zabieraj myślenie, że co
coś się dzieje magicznie. Ty chcesz współpracować z nami, żebyśmy stawali się sobą w Tobie. Nie daj nam uciekać. Panie, znów przywołaj mnie, odzyskaj mnie swym pięknem znów, sprowokuj mnie. Tyś jak olej, tyś jak tyś jak olej. Przychodzisz jak olej, przychodzisz jak olej na gołe rany. Panie, odsłaniamy swoje rany, odsłaniamy swoje blizny dzisiaj przed Tobą. Odsłaniamy to, co chcemy przypudrować, zamiast rozprawić się z tym. Wylej olej na te miejsca. Wylej olej na cały ból istnienia. Przyjdź jak olej na nasze rany. Przyjdź jak olej na ból istnienia. O, nie chcemy żyć w iluzji. Nie chcemy, żeby kształtowała nas presja, ale Ty. Niech opadnie wszystko to, co utworzyło się w nas przez presję otoczenia, rodziny, środowiska, ale nie przez Ciebie. Daj nam oleju dzisiaj dogrzebać się do nas samych, do nas samych. Duchu Pański, Ty jesteś szczery. Bóg jest szczery. I to jest cudowne, bo chyba byłoby słabo, gdyby był kłamliwy, ale to, że jest szczery, oznacza też, że Bóg przyjdzie i pokaże Ci, tu masz ranę, tu masz bliznę, tu masz grzech, ale nie po to, żeby Ci coś wytknąć, ale po to, żeby się Tobą zająć. Tylko nie możesz przed tym uciekać. On nie może stać się olejem na ranę, którą ukrywasz. Pokaż mu swoje rany, pokaż mu swoje blizny, pokaż mu swoje zmaganie, pokaż mu swoje złamane serce, pokaż mu swoje złamane marzenia, pokaż mu swoje tęsknoty, które cię zżerają już od lat. On przychodzi dzisiaj jak olej. Nie chowaj się, nie ukrywaj się, nie zaklinaj rzeczywistości. Wiara nie jest zaklinaniem rzeczywistości. Ona po prostu podnosi perspektywę. I przez wiarę możemy sobie właśnie radzić z tymi wszystkimi rzeczami, z Jezusem, ale nie przez negację ich, nie przez wyparcie. Prawda Cię wyzwoli. Najpierw Cię może zaboleć, może Cię wkurzyć, ale Cię wyzwoli. On jest szczery, On jest prawdą. Jemu zależy na Tobie, Jemu zależy, żebyś poznał samego siebie, żebyś mógł poznać Jego. Święty
Jan Chryzostom mówił, że jeżeli znajdziesz drzwi do swojego serca, to odkryjesz, że to są te same drzwi, które wiodą do Królestwa Bożego. Tyś jak olej, tyś jak olej, tyś jak obecności Twej, wykąp całą mnie w oleju obecności Twej, zanurz całą mnie w oleju obecności Twej, zanurz całą mnie w oleju obecności Twej, hierarchii, nie? Tylko Ty jesteś Kościołem, ja jestem Kościołem. Kościół zaczyna się w Twoim domu, reforma Kościoła zaczyna się w Twoim domu. Ty jesteś Kościołem, Ty potrzebujesz oleju, namaszczenia na wszystkie złamane, poturbowane miejsca, żeby Twoja siła i Twoja moc mogły się opierać na prawdzie, którą o sobie poznasz. Nie na fikcji, nie na iluzji, nie na wyparciu. Daj nam, Duchu Święty, odwagę. Tylko Ty masz moc dać nam odwagę, by zobaczyć, by sprostać. Wylej olej na kościół.
Błogosławimy Ciebie, który namaszczasz nasze głowy olejem, Ty, który namaszczasz nas. Nieważne, w jakim stanie jesteśmy, każdy z nas dzisiaj potrzebuje Twojego namaszczenia. Każdy z nas potrzebuje uzdrowienia z ran. Każdy z nas potrzebuje ukojenia w swoim życiu i w swoim sercu. Dlatego, Duchu Święty, zapraszamy Ciebie, który jesteś i przychodzisz jak olej, który przychodzisz, by otulić nas swoją obecnością. Przyjdź, Duchu Święty. Wyciągaj swoje ręce do Pana i też zapraszaj Go, zapraszaj Go. Zapraszaj Ducha Świętego. Zapraszaj Jego obecność, aby też objawiła się w Tobie. Zapraszaj Go z taką wiarą, że On może teraz przyjść i naprawdę Cię dotknąć. On może teraz przyjść i naprawdę dać Ci doświadczyć oleju na dłoniach. Może dać Ci doświadczyć oleju na swoim ciele, może dać Ci doświadczyć swojej bliskości, która może być wręcz fizyczna. Duchu Święty, przyjdź, dotknij naszych dusz, dotknij naszych serc, dotknij naszych ciał. Przyjdź, Duchu Święty, i dzisiaj też odśwież nasze umysły. Daj nam pragnienie, by Cię słyszeć, tęsknotę za słuchaniem Twojego głosu. Przyjdź, odśwież nas, odnów nas tą świeżością, która jest teraz przed tronem Ojca, tą świeżością, która jest teraz w Bożym Królestwie. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty. Chcemy być jedno z tym, co dzieje się teraz w niebie. Żeby przyjść jak na skazanie. W tym, że jak przychodzimy, żeby Bóg nas opatrzył, nasze rany, to nie trzeba się tego wstydzić. Nie trzeba czuć się winnym. No kto opatrzy Twoje rany? Świat opatrzy Twoje rany. Tylko Bóg może opatrzyć Twoje rany, tak żeby dobrze się zagoiły i żeby jeszcze życie z nich popłynęło. Więc nie czuj się winny. Jeżeli masz rany, nie zakrywaj ich. Moc doskonali się w słabości. To są Jego słowa. Zaśpiewaj razem ze mną. Nie będę zakrywać się. Obnażmy mój ból i grzech. Nie po to, żeby zawstydzić, po to, żeby wyzwolić. Prześwietl mnie, nie będę zakrywać się. Obnażmy mój ból i grzech, nie będę zakrywać się. Wiem, że wzrusza Cię Kościół ułomny, który zrywa swoje liście figowe. Wiem, że wzrusza Ciebie Kościół odważny, który wie, że ma rany i blizny. Wiem, że wzrusza Cię Kościół ułomny, który zrywa swoje liście figowe. Wiem, że wzrusza Cię Kościół odważny, który wie, że ma rany i blizny. Wiem, że wzrusza
zaprasza Cię Kościół ułomny. Wiem, że wzrusza Cię Kościół odważny, który wie, że ma rany i blizny. Nie będę zakrywać się, obnaż mnie. Odklej ze mnie każdą przykrywkę, zerwij moje figowe liście. Odklej ze mnie każdą przykrywkę, zerwij moje figowe liście. Nie będę zakrywać się, obnaż mnie. Swoje liście figowe. Wiem, że wzrusza Cię Kościół odważny, który wie, że ma rany i blizny. Wiem, że wzrusza Cię Kościół ułomny, który zrywa swoje liście figowe. Wiem, że wzrusza Ciebie Kościół odważny, który wie, że ma rany i blizny. Kiedy śpiewamy i kiedy modlimy się o ten olej i o to, żeby Pan też leczył nasze ciężary, przypomniała mi się historia z Litwy, kiedy byłem tam parę lat temu, kiedy przed modlitwą o uzdrowienie, które miałem prowadzić wieczorem z ekipą,
pytałem: Boże, co Ty chcesz zrobić? Co chcesz dzisiaj uzdrawiać? I poczułem nagle w sercu, że Pan mówi: ja chcę dzisiaj uwolnić to miejsce. Chcę dzisiaj uwolnić tych ludzi, chcę uwolnić to miejsce. Więc wiedziałem, że nie będziemy modlić się tylko o uzdrowienie, ale wiedziałem, że Pan chce, żebyśmy modlili się o uwolnienie. I to było tak bardzo mocne. Pamiętam, że kiedy tylko wziąłem mikrofon do ręki, powiedziałem: będziemy modlić się, żeby Pan uwalniał, bo rzeczy się dzieją na Jego Słowo. I kiedy zaczęliśmy modlić się o uwolnienie, kiedy zaczęliśmy przywoływać Bożego Ducha, by nas uwalniał, pamiętam, że w duchu było czuć, że coś się zmieniło, że coś się stało. I poszliśmy dalej w tej modlitwie. I kiedy już mieliśmy kończyć, to była wielka katedra, taka świątynia ogromna. Nagle, będąc tam przy ołtarzu, w prezbiterium, poczułem potężny wiatr, który przyszedł i który zaczął w nas wiać. Mówię, to była potężna katedra, więc tam, żeby zawiało od wejścia, to naprawdę musiało mocno wiać. I kiedy ten wiatr przychodził, czuliśmy Bożą obecność, która nas przytulała, i zaczęliśmy dalej wołać o to, by Pan uwalniał. I nagle osoba, która była ze mną na tym wyjeździe, zaczęła płakać tak bardzo, klęknęła i leżała na posadzce. Dopiero później opowiedziała, co się z nią działo. Mówi: Marcin, kiedy wołaliśmy o uwolnienie, wtedy nagle miałam obraz niewinnej krwi, która była przelana nad tą ziemią podczas wojny. Widziałam te dramaty ludzkie, te morderstwa, które się działy, i płakałam, współczując i modląc się o to, by ta ziemia była oczyszczona. I wtedy właśnie ten wiatr zawiał i kiedy wyszliśmy na zewnątrz przed kościół, nigdy w życiu nie widziałem takiego koloru nieba. Było pomarańczowe i ulewa, która przyszła, to było oberwanie chmury do kwadratu. I my wiedzieliśmy, że ta modlitwa o uwolnienie na Boże Słowo, ona naprawdę oczyściła ziemię. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ wierzę w to, że jeśli dzisiaj wołamy naprawdę o to, że Pan chce nas namaszczać olejem i chce nas uzdrawiać i chce nas uwalniać, to kiedy Bóg to mówi, to nie jest takie pitu-pitu. Kiedy Bóg to nas mówi, że chce to uczynić, to On oczekuje, wierzę dzisiaj, że staniemy, tak jak Maja śpiewała, w takim przekonaniu, że On chce to uczynić, i wyciągniemy odważnie swoje rany. Że wyciągniemy przed Nim odważnie swoje rany po to, by On je uzdrowił, że być może wyciągniemy spod kurtki, spod bluzy, spod kaptura rzeczy, które ukrywaliśmy przed ludźmi, i powiemy: Panie, uzdrów to. To jest ten czas, byś to uleczył, to jest ten czas, byś to namaścił, to jest ten czas, byś Ty to zmienił. Więc chcę Was zachęcić do takiego gestu, abyś zrobił coś, być może wystarczy gest wyciągniętych rąk, jako gest pokazania Chrystusowi ran. Być może coś ukrywasz przed sobą, przed człowiekiem. Odkryj to teraz przed Nim w takim geście Twojej wiary, cokolwiek to jest. I niech to będzie takie Twoje wyciągnięcie ręki, tak jak Chrystus w świątyni do człowieka z uschłą ręką. Myślę, że ten człowiek wstydził się swojej uschłej ręki, a Jezus pierwszy, co zrobił, powiedział: wstań, chodź na środek i wyciągnij swoją rękę. I kiedy wyciągał swoją rękę, ten człowiek był uzdrawiany i został uzdrowiony. Więc niech ten gest przyprowadzi cię do uzdrowienia. Cokolwiek jest w tobie chore, wstydliwe, teraz jest czas, by pokazać to Chrystusowi. Jezu Chryste, my teraz przychodzimy do Ciebie na Twoje słowo. Wierzymy, że Ty chcesz leczyć, że Ty chcesz uwalniać, że Ty chcesz uzdrawiać. Uzdrawiaj teraz to, co wstydliwe. Być może są takie miejsca w naszym ciele, które są dla nas wstydliwe. Teraz chcemy to odkryć przed Tobą. Uzdrów. Uzdrów. Skrzywione kości. Uzdrów. Lęki związane z jakimś pokrzywieniem w naszym ciele. Z ranami, z bliznami. Uzdrów, Panie, wstyd przed jakąś psychiczną chorobą, którą ukrywałeś przed Bogiem, przed ludźmi, ze wstydu. Przyjdź do tych, którzy cierpieli na schizofrenię, na jakieś problemy też psychiczne i wstydzili się tego. Przyjdź do tych, którzy ukrywali swój grzech, zrobili coś, co do dzisiaj
myślą, że to nie będzie im przebaczone i męczą się z tym. Przynieś to Chrystusowi. I On chce okazać Ci swoją łaskę, bo teraz jest czas łaski. Przyjdź, Duchu Święty, i wylej swój olej na to, co chore, na to, co słabe, na to, co skrzywdzone, na to, co zranione, na to, co wstydliwe. Niech przyjdzie wolność w imieniu Jezusa, uzdrowienie w imieniu Jezusa, pokój, pojednanie.
Wiesz, jak się modlić. Ty, kiedy modlisz się w nas, to jest doskonała modlitwa. Więc jeśli modlisz się darem języków, to módl się teraz w językach. W niewysłowionych westchnieniach, Ty, Panie, modlisz się w nas doskonałą modlitwą, zrozumiałą dla Ojca, doskonałą modlitwą zanoszoną przez Ciebie do Ojca. Ty czynisz nowe rzeczy, Panie. Tworzysz Twoje nowe rzeczy, nowe dzieła. Parana, dokonujesz rzeczy nowych, kiedy modlimy się w ten sposób. Ojca, doskonały pośredniku, doskonały pomocniku, Duchu Święty, módl się w nas, módl się przez nas. Panie, tych z nas, którzy są w potrzasku, tych wszystkich, których położyłeś nam w sercu, tych wszystkich, Panie, którzy zmagają się ze swoim życiem, zmagają się z bólem samotności, z cierpieniem osamotnienia. Przynosimy Ci tych wszystkich, którzy nie wiedzą, po co żyją. Ja przynoszę Ci też tego człowieka, który dzisiaj pod moim oknem wykrzykiwał, po co mi takie życie, po co żyję, na co się narodziłem. Jezu, ja wiem, że takich ludzi jest więcej, którzy krzyczą wewnątrz serca, wewnątrz swoich domów. Niech w imieniu Jezusa przyjdzie Twoje pocieszenie, niech przyjdzie Twoje życie. My prorokujemy i ogłaszamy życie w nich. Ogłaszamy, że dowiedzą się o tym, po co żyją, dowiedzą się o tym, dlaczego żyją i jakie jest ich przeznaczenie i powołanie. Boże, błogosławimy ich teraz. Sprzeciwiamy się jakiejkolwiek pokusie samobójstwa. Panie, poślij swoich aniołów, aby powstrzymali tych, którzy próbują odebrać sobie życie, aby powstrzymali tego ducha samobójstwa. Niech w imieniu Jezusa przyjdzie poczucie bycia kochanym, głębokie doświadczenie bycia kochanym, nie tylko przez człowieka, ale przez Boga, bycia umiłowanym synem, umiłowaną córką. Niech w imieniu Jezusa wszelka ta pokusa śmierci, pokusa krzywdy zrobionej sobie czy innym ludziom, niech będzie teraz, Panie, w zalążku zgaszona przez moc imienia Jezus. Przyzywamy życie. Mam taki obraz też jakiejś osoby na wózku inwalidzkim, która właśnie jest w takim miejscu takiego przeklinania życia, przeklinania wszystkiego, co się dzieje, co się stało. I Pan dzisiaj wierzy, że mówi: ja Ciebie widzę i ja mam plan dla Twojego życia. Ja Cię nie zostawiłem, ja Cię nie opuściłem. Ja mam dla Ciebie rzeczy, które spełnią, dadzą Ci spełnienie w Twoim sercu. Niech w imieniu Jezusa przyjdzie przez to słowo życie do serca tych ludzi, do serca tego człowieka, Pan. Niech przyjdzie życie, niech przyjdzie uzdrowienie, niech przyjdzie wolność. Kena malakonda sendere de godri andosso de dedecala la bendo perere bedore 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 cado papo merere perere perere pecora la meco pema na cola la cola la mama na godri ante wylewaj się na naszych sąsiadów, na ludzi, którzy się potrzebują modlitwy, Panie. Wylewaj swoją miłość. Balsam miłości Twej.
stanie się. Tak, Panie, przyjdź do naszego narodu, przyjdź do tych wszystkich w naszym kraju, którzy się czują osieroceni, nie tylko tak fizycznie i w życiu, ale przede wszystkim też w duchu, którzy czują, jakby nie wiedzieli, dokąd idą, nie wiedzą, nie byli nieświadomi swojego życia duchowego. Panie, ja w Twoje święte imię wołam teraz za takie osoby. Wołam teraz za tych, którzy są duchowo, żyją jak duchowe sieroty, jak osieroceni, bez rodzica, bez Boga, bez relacji z Nim. Panie, wołamy, niech będzie wzbudzona fala poruszenia i przebudzenia w naszym kraju, w którym ludzie odkryją, kim są w Tobie, Panie, kim są w oczach Boga, że są synami, że są córkami, że mają dziedzictwo, że mają powołanie, że ich życie ma cel. Niech w imieniu Jezusa Chrystusa przyjdzie takie uświadomienie, przemiana do myśli, przemiana umysłu wśród niewierzących, ale też wśród wierzących, aby ci, którzy, Panie, praktykują w jakiś sposób życie religijne, mogli zobaczyć, że jest więcej niż tylko rytuał, ale że jest relacja, że jest bliskość, jest intymność z Bogiem. Niech w imieniu Jezusa wszelkie blokady, balasty upadną, niech ciężary upadną, niech upadną te kilogramy kłamstwa, które, Panie, były z pokolenia w pokolenie gdzieś przekazywane przez nieprawdziwe treści na temat Boga. Niech w imieniu Jezusa przyjdzie Twoja łaska, Panie. Masz powołanie. Masz powołanie, masz cel w swoim życiu, bo Pan Cię powołał, Pan stworzył Cię, On sprawił, że masz życie i niech to życie, pełnia życia objawi się w Tobie. Panie, modlę się za tych, którzy żyli jakimś minimalizmem, takim byle dożyć, byle przeżyć, byle jakoś to przejść. Panie, wołam, niech ten duch minimalizmu będzie zniszczony i niech przyjdzie perspektywa nieba, perspektywa Królestwa Bożego. Niech otworzą się oczy, duchowe oczy tych, którzy nie widzieli wizji, przestrzeni, nie widzieli, że jest więcej w duchowej rzeczywistości. Wchodzimy głębiej, wchodzimy dalej. Ja miałem też taki obraz. Chciałbym, żeby jeśli będziesz taką osobą, byś napisał w komentarzu. Miałem takie wrażenie, że jest pośród nas jakaś, wydaje mi się, dziewczyna, która ma w swoim ubiorze teraz jakąś kokardkę. Zobaczyłem taki obraz kokardki. Wiem, że chodzi o dziewczynę. Masz na sobie jakąś kokardkę gdzieś albo we włosach, albo w ubraniu i wierzę, że jesteś taką osobą właśnie. Pan Bóg pokazuje to, że jesteś taką osobą, która właśnie ma w sobie niespełnienie. Ma w sobie niespełnienie, które właśnie gdzieś woła w Tobie, krzyczy w Tobie i Pan dzisiaj pokazuje tak precyzyjnie Ciebie, by Ci pokazać, by Ci powiedzieć, że masz przyszłość, że masz powołanie, że Pan ma dla Ciebie wspaniałe rzeczy, ma dla Ciebie spełnienie i ma dla Ciebie naprawdę życie pełne obfitości w Jego Królestwie. Także w imieniu Jezusa, Panie, niech to Słowo będzie uwolnione, niech to Słowo da życie, niech to Słowo przyniesie życie, niech przyniesie zmianę i niech przyniesie wolność. Jeśli jesteś taką osobą, napisz, skomentuj, żebyśmy wiedzieli, że chodzi o Ciebie. I niech przez moc świętego imienia to Słowo przemieni teraz Twoje życie na Twoją chwałę, Panie. Że jest ze dwie takie osoby są, które przynajmniej zobaczyłem. Jeśli właśnie to Cię dotknęło, sprecyzujmy to bardziej. Jeśli jesteś właśnie w takim miejscu, to napisz. Widzę, że jest to jedna osoba, która napisała, że właśnie jest w takim miejscu, tak właśnie o to pyta i ma w swoim ubiorze kokardkę. Chwała Panu za to. Bądź błogosławiony, Jezu, bądź wywyższony. Napisz jeszcze, ile masz lat, żebym sprawdził, czy to się zgadza z tym, co mam w sercu. Bądź błogosławiony, Panie. Uwielbiamy Cię, Jezu. Ja też wierzę, że jest ktoś, kto potrzebuje usłyszeć, że
wolą Pana nigdy nie było Twoje udręczenie. Wolą Pana zawsze było Twoje uświęcenie i Twoja wolność. I żebyś miał życie w obfitości i żeby Twoja radość była pełna. Panie, uwolnij to słowo w swoim duchu nad tymi wszystkimi, którzy się z tym słowem utożsamili. Być może chcesz i chciałeś dotknąć kilku osób tym słowem. Niech w imieniu Jezusa Chrystusa objawi się łaska, objawi się Twoja moc i Twoje królestwo, Twoje panowanie. Dziękuję Ci za to, że Ty objawiasz rzeczy zakryte i pokazujesz je po to, aby, Panie, wzbudzić wiarę, aby przynieść rozwiązanie. Beznadzieja jest pokonana w imię Jezusa. Beznadzieja jest pokonana w imię Jezusa. Myśli samobójcze są pokonane w imieniu Jezusa. Przygnębienie i depresja jest pokonana w imieniu Jezusa. I ogłaszamy życie, Twoje życie, Panie. Wszyscy w Twojej obecności, zanurzamy się w Twojej miłości, zanurzamy się w Twoich doskonałych planach na nasze życie. I niech teraz Twoje plany zniszczą wszelkie plany diabła. Niech Twoje zamysły zniszczą wszelkie złe myśli, które wróg włożył w nasze głowy, do naszych umysłów, które nie mają nic wspólnego z Tobą. Przyjdź, Duchu Święty, jak wiatr, tchnij swoje życie, tchnij prawdę, tchnij wolność przez prawdę. Panie, działaj tak, jak chcesz, dokonuj swoich dzieł, dokonuj czynów pełnych mocy. Chwała Tobie, Jezu, błogosławimy Cię, wywyższamy Cię w tym, że jesteś Bogiem, który jest godzien przyjąć wszelką chwałę. Jesteś, Panie, Duchem, który zna nas. Ty znasz nasze serca, nasze sekrety, znasz i wiesz o nas wszystko. I dziękujemy Ci, że możemy wtulić się w Twoje ramiona, w Twoją miłość, w Twoje serce i możemy podejść do Ciebie blisko, naprawdę blisko.
Bądź uwielbiony, Boże, bądź uwielbiony, Jezu. Wierzę, że też są z nami osoby, które się definiują jako ciężkie przypadki, które są zgorzkniałe, które doświadczyły Bożej mocy w swoim życiu i jakoś utknęły. I bardzo trudno jest im jakby zachować postawę wiary, po prostu ból zawodu, rozczarowania Bogiem jest w nich zbyt duży. Wierzę, że w tej pieśni Duch Święty chce przychodzić i dotykać tych takich warowni, które nie pozwalają Ci dać się odświeżyć. Może to jest Twoja historia. Wizja Twoja taka wielka jest, Boże, że czasem już nawet myśleć boję się. Czy naprawdę to kiedyś Ty wezwałeś mnie? Odpuściłeś już, czy wciąż przyjaźnimy się? Obietnica Twoja taka wielka jest, że czasem już nawet myśleć boję się. Czy naprawdę to kiedyś Ty wezwałeś mnie? Odpuściłeś już, czy wciąż przyjaźnimy się? Szeptaj, 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 szeptaj mi słowa, na które nawet czekać już nie mam sił. Pokaż, 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 pokaż mi marzenie, które kiedyś mieliśmy ja i Ty. Jeśli czujesz się właśnie tak wycieńczony, tak jak w słowach tej pieśni, to odpocznij teraz przed Panem. Po prostu wyciągnij swoje ręce, zamknij swoje oczy i przyjmuj tą modlitwę jako modlitwę za Ciebie, jako słowa deklaracji, słowa ogłaszania tego, że Pan ma wyjście, Pan ma rozwiązanie, że Pan sam teraz troszczy się o Ciebie. Przyjmuj je. Szeptaj, 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 szeptaj mi słowa, na które nawet czekać już nie mam sił. Boże mój, pokaż, pokaż, pokaż znowu mi marzenie, które kiedyś mieliśmy ja i Ty. Wizja Twoja taka wielka jest, że czasem już nawet myśleć boję się. Czy naprawdę to kiedyś Ty wezwałeś mnie? Odpuściłeś już, czy wciąż przyjaźnimy się? Słowa, na które nawet czekać już nie mam.
sił. Pokaż, 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 pokaż mi, Boże, to marzenie, które kiedyś mieliśmy ja i Ty. Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Duchu Święty, rozlewaj swoją miłość w serca tych, którzy są Twoimi świątyniami. Niech z naszego wnętrza, Panie, popłynie Twoja miłość. My tak często szukamy miłości na zewnątrz. My tak często szukamy gdzieś daleko, gdzieś na zewnątrz. A Twoja miłość, która daje wszystko i daje wszelkie spełnienie, rozlana jest w naszych sercach. W naszych sercach. Przez Ducha Świętego, który został nam dany. Duchu Święty, wylewaj tą miłość. Rozlewaj ją. Wylewaj potężnie. Znów przypomnij nam miłość swą. Znów przypomnij. Przypomnij nam miłość swą. Wszystko, co masz dla nas, mówimy tak i amen. Wierny Ty się.
zgadzać z wolą, która jest w Twoim sercu. Chcemy zgadzać się z tymi planami, które Ty masz względem nas, pełnymi pokoju, a nie zguby, żeby zapewnić nam przyszłość, jakiej oczekujemy. Chcemy zgadzać się z tym, żeby było na ziemi tak jak w niebie. Chcemy zgadzać się z intencjami, które są też w Twoim sercu, Panie. Panie, chcemy teraz stanąć w takiej deklaracji wiary i wołać, abyś zesłał deszcz, ten fizyczny deszcz, żeby po prostu padało, Panie. Wołamy Cię, żeby padało. Potrzebujemy deszczu, Panie. Wiemy, że Ty robisz coś w duchu, ale też prosimy Cię, żebyś wylał deszcz, normalnie deszcz z chmury na ten kraj, Panie. Wołamy o to, Panie. Już od paru dni się modlimy o to i wiemy, że Ty wysłuchasz, że Ty jesteś zazdrosny o to, abyśmy po prostu, no, dobrze nam się żyło, żebyśmy mieli dobrobyt tutaj, żeby nie było suszy. Panie, ześlij deszcz. Chciałbym, żebyśmy pomodlili się tak właśnie bardzo konkretnie o ten deszcz, żebyśmy wzbudzili w naszym sercu taką jedną intencję, aby jutro spadł deszcz. Aby jutro spadł deszcz. Byśmy pomodlili się bardzo konkretnie. Aby jutro spadł deszcz. Panie, przechodzimy do Ciebie teraz razem. Módlmy się teraz razem wspólnie. Przechodzimy do Ciebie teraz. Wiemy, że tak jak wysłuchałeś proroka Eliasza, który wołał o deszcz i deszcz spadł, tak my wołamy dzisiaj, Panie, o to, byś zesłał deszcz, fizyczny deszcz na nasz kraj, na ten zasuszony kraj, zeschniętą ziemię. I wołamy o to, by na znak Twojego błogosławieństwa i łaski, by jutro spadł deszcz, Panie. Wołamy o to w wierze, wspólnie, wiedząc, że masz moc to uczynić. Niech w imieniu Jezusa spadnie deszcz. Amen. Niech w imieniu Jezusa jutro spadnie deszcz. Deszcz jako błogosławieństwo dla naszego kraju. Jeszcze przez chwilę. Jeśli modlisz się w językach, módl się w językach. Jeśli modlisz się po prostu swoimi słowami, to wołaj. Jeszcze przez kilka minut, to wołaj. Przyjdzie Twój deszcz, Boże. Już w wierze Ci za to dziękujemy i już w wierze, Panie, oddajemy Ci chwałę za tą zmianę, która teraz przyszła, kiedy się modlimy. I w wierze już teraz oddajemy Ci cześć. Oddajemy Ci chwałę, tylko Tobie chwałę za wszystko, co czynisz. Za wszystko, czego dokonujesz i wszystko, co zmieniasz. I Panie, chcemy jeszcze na koniec zaśpiewać pieśń przyzywającą Ducha Bożego. Chcemy zaśpiewać pieśń wspólnie, zapraszającą Go, ponieważ też o równej godzinie, o 19:00 będzie uwielbienie, które poprowadzi Metanoia, nasza zaprzyjaźniona też wspólnota. I zapraszamy Was na ten czas też uwielbienia dalej. I zaprośmy teraz jeszcze Ducha Bożego.
życzę Rapid Fire za Izrael. To śmiało. Jeszcze jedna intencja i wchodzimy w modlitwę ducha. Panie, wołamy Ciebie o przebudzenie w Izraelu, bo to jest Twój ukochany naród, w który jesteśmy wszyscy wszczepieni. Modlę się, abyś skłonił serca ojców ku synom i serca synów ku ojcom, żebyś skłonił serca Izraela ku Kościołowi, Kościoła ku Izraelowi. Panie, wołamy Cię o przebudzenie w Izraelu. Wierny Tyś jest, bo wierny na zawsze będziesz im, Jezu. Wierny Tyś jest. Na Twoje słowo mówimy tak. Amen. 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 Amen.